intencje naszego dzisiejszego spotkania. Otóż pan Józef Wiśniewski w porozumieniu i skutecznym działaniu z Pauliną, Buczek, szefową Fundacji Wibaszowskiej, zaproponowali miesięcy temu kilka wsparcie finansowe dla seniorów z gminy, w której Wibasz inwestuje, w której zatrudnia ludzi, który ma siedziba firma i pewnie będą siedziby kolejne inwestycje tejże firmy. W związku z tym, z racji tego, że Józef Wiśniewski, przedstawiciele firmy Wibasz, z którymi się kontaktuje, bardzo często deklarują, że chcą być częścią tej społeczności, chcą się włączać w jej działanie, nie tylko przez płacenie podatków czy zatrudnienia naszych mieszkańców, ale też poprzez wielorakie wsparcie, które już przez ostatnie lata wielokrotnie nam udzielali. Chcieliby również wesprzeć ważną dla nas wszystkich grupę seniorów, ludzi aktywnych. Chcieliby, żeby ta grupa była nadal aktywna i wspierała również działania samorządu. Jest to propozycja, która bardzo nam się jako samorządowi spodobała. Wychodzi naprzeciw mojej ocenie oczekiwaniom mieszkańców, zwłaszcza seniorów. Zresztą deklaracje, które od Państwa przyjęliśmy, korzystania z tych 5 klubów, które powstaną, o czym za chwilę powie Pani Ewa, już wspomniało, więc zakładamy i widzimy, że rzeczywiście propozycja firmy Wibasz była tutaj bardzo, bardzo trafna. Zdecydowaliśmy po rozmowach z przedstawicielami firmy, że te pieniądze, które firma deklaruje, będą przeznaczone właśnie na utworzenie klubów seniora, na pełną ich organizację, żebyście Państwo jako seniorzy mogli korzystać z tych pieniążków i też z możliwości spędzania czasu, który chcielibyśmy Państwu pomóc wspólnie zagospodarować. Dorobiliśmy się przez ostatnie lata domów ludowych, wyposażonych, ogrzewanych, często też klimatyzowanych, z pełną możliwością też przygotowania kulinariów, zabezpieczenia i podobnych rzeczy, ale te budynki muszą żyć, te budynki muszą funkcjonować, do tych budynków powinni przychodzić ludzie, one są właśnie po to. Ta inicjatywa jest kierunkowana właśnie po to, żebyśmy mogli się wspólnie cieszyć swoim towarzystwem, żebyśmy mogli się spotykać z własną, bo zawsze Państwa seniorzy. Chciałbym, żeby te pieniądze, które będą dzięki przychylności firmy Wibasz w najbliższym roku wydawane, były początkiem wielkiego projektu, który każdego roku będzie mógł przeznaczać środki finansowe właśnie na funkcjonowanie klubów seniora, bądź jakichkolwiek innych zorganizowanych, wspieranych i współorganizowanych przez gminę form aktywności. Bardzo dziękuję Gminnemu Centrum Kultury, które będzie instytucjonalnie koordynatorem i podmiotem wdrażającym ten projekt. Bardzo dziękuję również pani Ewie Krasiuk, naszej radnej, która będzie koordynatorem głównym tego projektu, i wszystkim pracownikom, opiekunom, którzy będą pracować, ażeby się Państwo ten czas, Państwo seniorzy, ten czas mogli spędzić jak najkorzystniej. Przepraszam za mój drżący głos, ale to jest efekt mojego wzruszenia. Potem jak widzę twarze seniorów, które będziemy mogli, mam nadzieję, przez nasze działania uszczęśliwić, chciałabym powiedzieć kilka słów o naszej fundacji i o tym, jak to się wszystko zaczęło. Firma Wibasz na rynku jest 29 lat. Jest przykładem tego, jak odpowiedzialnie postępować przy współpracy ze społeczeństwem, w którym musimy się odnaleźć. Wiele razy dawaliśmy tego wyraz. W ostatnim czasie, przy okazji pandemii, gdy wspieraliśmy szpitale, wyposażaliśmy szpitale, gdy rozdawaliśmy maseczki, gdy wybuchła wojna na Ukrainie i staraliśmy się przyjmować uchodźców tutaj po stronie polskiej, fundacja również pomagała tym ludziom się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Ale wszystko zaczęło się tak naprawdę 12 lat temu. Gdy Polskę nawiedziła, czy Europę nawiedziła wielka powódź, największa w XXI wieku, w tym Polskę, i prezes
firmy Wipasz, pan Józef Wiśniewski, postanowił pomóc sadownikom i rolnikom w tej ciężkiej danej sytuacji, między innymi przekazując im środki pieniężne, ale też sadzonki, no to proszę, po to, żeby jak najszybciej mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. Przez następne 12 lat nasza fundacja skupiała się przede wszystkim na pomocy dzieciom. Skupiamy się na tym, żeby wyrównywać szanse dzieci, szczególnie pochodzących z terenów wiejskich, te, które z różnych przyczyn życiowych nie mogą spełniać swoich marzeń, czy nie mogą rozwijać swoich talentów. Ale w ostatnim czasie, szczególnie również dzięki mojej obserwacji, czy też doniesieniom medialnym, gdy pojawiły się informacje, że jest jeszcze jedna duża grupa społeczna w Polsce, o której no niestety często się zapomina, a są to osoby, które w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, stają przed trudną decyzją czasami, czy kupić lek, czy jedzenie. Te informacje były dla mnie tak traumatyczne i przerażające, że stwierdziłam, że musimy po prostu coś z tym zrobić. I powołaliśmy do życia nasz projekt właśnie Senior w Potrzebie, który pierwotnie miał za zadanie jakby pomóc w różnych sytuacjach seniorom, ale ostatecznie widzę, że skupia się raczej na tej radosnej części, czyli chcemy Państwa zaprosić do wspólnego spędzania czasu, do bardziej aktywnego spędzania czasu, do spotykania się, bo dzisiaj nie mamy pandemii i możemy cieszyć się wspólnymi spotkaniami, co jest bardzo ważne. A grupa seniorów, przepraszam za prywatę, jest mi szczególnie bliska, dlatego że sama pamiętam, jakie wartości pojawiły mi moi dziadkowie, jak pierwszego pacierza nauczyłam moja babcia, których niestety już nie mam przy sobie, dlatego bardzo cieszę się, że mogę wspierać te osoby, które te wartości piękne, te historie rodzinne, ale właśnie tę kulturę i te elementy jakby naszego życia, które pozostają od dziecka wraz na zawsze, po prostu będą przekazywać. Dlatego cieszę się, że jesteśmy dzisiaj razem, że widzę tyle pięknie wyglądających, uśmiechniętych, radosnych twarzy. I cieszę się, że będziecie mogli Państwo skorzystać z tego, co dla Was przygotowaliśmy. A w zasadzie przygotowała Pani Ewa, dlatego że my jesteśmy tutaj fundatorem, ale po stronie gminy Drelów było ogromne zaangażowanie, takie bym powiedziała, w zorganizowaniu tych klubów seniora i w tym, żebyście mogli Państwo z tego korzystać. Gdy przeczytałam wniosek, który do nas wpłynął, i zobaczyłam, że będziecie Państwo mieli okazję, na pewno jeszcze Pani Ewa o tym wiele powie, skorzystać z i terapii ruchowej, z fizjoterapeutą, z spotkań, na których będziecie mogli posłuchać o żołolecznictwie, jakimś wspólnym rozwijaniu swoich kulinariów, o wycieczkach, ale również, co bardzo mnie cieszy i mam nadzieję, że też dostanę zaproszenie, mimo że nie jestem seniorem, pierwszego października w tym roku będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Seniora i z tej okazji zorganizowane zostanie dla Państwa przyjęcie z muzyką lat 70. Także ja chętnie to dołączę i z Paniami poświętuję i z Panami również. To moja radość była tak ogromna, że bez żadnego zastanowienia i bez żadnych uwag przyjęliśmy ten wniosek i od razu go zaakceptowaliśmy. Panie Wójcie, bardzo dziękuję za to, że możemy współpracować i że możemy, tak jak wielokrotnie powtarza nasz prezes, tam się rozwija się, proszę, rozwija się cała społeczność. I dziękujemy, że daje nam Pan możliwość działania i poznawania tego społeczeństwa, co jest dla nas ogromnie ważne, żeby być z Państwem blisko. Gratuluję Państwu takiego wójta, bo to jest skarb, to jest osoba, która dba o Was. Nie tylko o całą gminę, ale podchodzi do każdej grupy społecznej tej gminy indywidualnie i to jest po prostu piękne. Ja może ze swojej strony zadanie jeszcze jako strażnik finansów firmy Wipasz chciałbym powiedzieć, że ja osoba odpowiedzialna za finanse, ja czuję wzruszenie, czy ogólne wzruszenie, gdy czytałem wniosek, czytałem te inicjatywy, bo co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że firma, nasza aktywność w regionie to nie tylko wynik, to nie tylko sprzedaż, ale to, tak jak twój bardzo ładnie jak pan powiedział, to są również, to jest społeczność lokalna, to jest bycie członkiem tej społeczności, bycie tu aktywnym, ale również odpowiedzialnym za pozostałych członków tej naszej wspólnoty. I to mnie bardzo cieszy. Te działania, o których przeczytałem w wniosku, te inicjatywy, te fajne aktywności, które się będą działy,
One są w 100% zgodne z DNA naszej firmy, tam gdzie funkcjonujemy, gdzie działamy. Chcemy naprawdę, żeby ta społeczność była zintegrowana, żeby była integracja międzypokoleniowa, żeby społeczności dzieci dbały o zdrowie, żeby odbywały się spotkania, które będą miały na celu nie tylko rozwój i zbieranie wiedzy, ale również normalne spotkanie towarzyskie, miejsce, gdzie osiągniemy razem, gdzie porozmawiamy. To jest wspaniałe i widząc zainteresowanie tym projektem, chcę powiedzieć, że naprawdę jako firma Pipasz cieszę się, że mamy powołaną fundację, która zajmuje się tak szczególnie celami. Tutaj naprawdę radość, to mówię jako osoba odpowiedzialna za finanse. Dziękuję. Cieszy mnie fakt, że na terenie gminy Dreloch za przyczyną ludzi dobrej woli, jednocześnie hojnych ludzi, zostaną uruchomione w 5 miejscowościach Klubu Seniora. Te 5 miejscowości to jest Dreloch, gmina Centrum Kultury, Szóstka, Żerocin, Witorosz i Dąb. Na potrzebę zwrócenia uwagi na solidarność międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową mieszkańców gminy Dreloch wielokrotnie wskazywał pan wójt Piotr Kleniewski, który bardzo dawno temu dostrzegł fakt zagospodarowania wspólnego czasu seniorom w środowisku lokalnym. I stało się. Marzenia się spełniają, można powiedzieć. Bo oto prezes firmy Pipasz, pan Józef Wisiewski, powołał Fundację Pomocna Dłoń, poprzez którą został uruchomiony program Senior w Potrzebie, skierowany do osób powyżej 65 roku życia. Ale z uwagi na to, że taką wstępną sondę zrobiliśmy, osoby 60+, też chcą skorzystać z tego programu. W tym miejscu cisną się na usta słowa piosenki Zbigniewa Wodeckiego, dzielmy się chlebem i troską. Troska o zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i bytowych to przede wszystkim zapewnienie wszelkich działań skierowanych do seniorów. Mamy tu zaplanowane zajęcia fizjoterapeutyczne, które zamierzamy wdrożyć w celu podniesienia sprawności ruchowej, ćwiczenia typu zdrowy kręgosłup, dalej zajęcia komputerowe, zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne. Zaplanowana została też wycieczka do miejscowości Korycile, gdzie znajduje się działowy zakątek oraz parki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy też otwarci na pomysły seniorów i chętnie się nauczymy od was państwo. Dzielmy się chlebem do całych środków finansowych przeznaczonych na uruchomienie klubów. Pan prezes, dzięki hojności fundacji to przedsięwzięcie jest możliwe i realne. Przedsięwzięcie, które ma na celu nie tylko zaspokoić potrzeby zdrowotne i bytowe, ale przede wszystkim pozwoli też na to, że seniorzy będą mogli wspólnie spędzić czas, nawiązać rozmowy, rozszerzyć znajomości, ale też podzielić się swoimi pasjami i doświadczeniami. Mając ponad 20-letni staż pracy w różnych miejscach, a ostatnie 12 lat pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecopodlaskim, śmiało mogę powiedzieć, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Pracuję w terenie. Na co dzień spotykamy się z seniorami, którzy oprócz pomocy finansowej czy też pomocy w postaci usług opiekuńczych potrzebują zwykłej rozmowy i obecności. Z uwagi na mój charakter pracy i predyspozycję, pan wójt powierzył mi organizację i wdrożenie programu Senior w Potrzebie na terenie gminy Dreloch. Oczywiście we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, panem Michałem Raciejukiem. Dziękuję bardzo za tą współpracę. Wiem, że jest to duży ogrom pracy, ale ja się pracy nie boję. To przedsięwzięcie traktuję jako wyzwanie, a wyzwania nas rozwijają. Przez co stajemy się bogatsi o nowe doświadczenia. No i kończąc, chciałam się tutaj zwrócić do pana prezesa, ale ja przekazuję na wasze ręce, drodzy goście. Nie mogę zakończyć słowami Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, który powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. A od siebie dodam, że każdy człowiek, co dzieli się z innymi, to zawsze zyskuje to twoją. Dziękuję. Wszystko, co
bardzo mi się podobało. Najważniejsze to, że dostaliśmy tyle pieniążków na całą gminę, ale każdy klub coś dostanie. Jakie plany? Bawić się, leczyć się, no i rozwijać swoje umiejętności jakieś. Czy to duża niespodzianka, czy to pieniądze, wsparcie? Oczywiście, że tak. Nie spodziewałam się? Nie, nie. To taka 16 emerytura? 16 emerytura, 17 nawet. Czy macie jakieś te tematy właśnie, gdzie pierwszy, to z tego pierwszego skorzystania, to będziecie pojedziecie na początku? Ja myślę, że niech to się trochę ułoży, rozwinie i, no i resztę będziemy realizować. Wiem, że panie są rozśpiewane, również gotują to smacznie, również w tym kierunku właśnie rozwijanie swoich dalszych umiejętności. Gotujemy, pieczemy, wyjeżdżamy na różne uroczystości, dożynki wijemy, wieńce. No jesteśmy wesołe aktywni. Brawo, mówię pan. No i panowie, dla was to też niespodzianka, te pieniądze? Bardzo, ale wielka niespodzianka, a tym bardziej ważna, że przyjemna. Szczególnie dla nas i potrzebna, i przyjemna. Ja już panią mówiłem, że taka 16-17 emerytura. Nawet ważniejsze. Słuchajcie, są już jakieś pierwsze plany na to, gdzie chcielibyście przydać te pieniądze? Myślę, że najważniejsze są potrzeby seniorów. Nie myślę tylko o sobie, ale o wszystkich. Panie Domku, ktoś ze Strażą Pożarną? Na dzień dzisiejszy mamy w gminie prawie wszystkich jednostkach bardzo dobrze wyposażone domy ludowe. No, pasowałoby jeszcze doposażyć i takie na utrzymanie tych domów, żeby seniorzy przybywali w okresie zimowym do ciepłych pomieszczeń i czuli się naprawdę bezpiecznie. Seniorów przybywa, prawda? Oczywiście, że tak. Społeczeństwo nam się starzeje. No jest to taki okres, od którego nie uciekniemy. Czasy starsze przychodzą, ale trzeba się nie dawać. Im więcej pomysłów i im więcej właśnie takich firm jak Witwasz i Fundacji Lukasz, pieniądze przydadzą się, ale im więcej tego typu pomysłów, to jest szansa, że to właśnie ci seniorzy, wasi przyjaciele, znajomi, sąsiedzi zaczną wychodzić z domu, bo część na pewno się w domu nic nie robi, nudzi się, a warto by ich zagospodarować. Na pewno tak, bo jak zobaczą, najgorsze są zawsze pierwsze początki. Jak zobaczą, że coś się dzieje, to naprawdę na pewno się otworzą. Pomożemy dotrzeć do tych punktów spotkań, gdzie naprawdę będą ten czas wolny będą mile wspominać. Witam się z nas!